Warto się nauczyć tego, żeby tak jak wszystko inne ludzi po prostu puszczać ze swojego życia. Jeżeli się żegnacie, to żegnajcie się z wdzięcznością, z miłością, z takim poczuciem, że ten wspólnie spędzony czas był wartościowy i potrzebny. Czuję, że to będzie odcinek, który będzie ważny dla bardzo wielu osób. A będzie o ludziach, którzy z naszego życia odchodzą. I dlaczego nie warto się tym martwić, a wręcz trzeba się cieszyć jeszcze im. Z wdzięcznością pomachać na pożegnanie. Ja się nazywam Ania Wędzikowska, to jest mój kanał. Jeśli podobają Ci się treści, które tutaj publikuję, zasubskrybuj, polub, skomentuj, puść koledze, koleżance. Mnie będzie łatwiej dotrzeć do większej liczby ludzi, a fajne treści będą się niosły w świat. Dzięki z góry. Ostatnio dostałam wiadomość, dostaję od Was dużo wiadomości z prośbą o radę i o wsparcie na Instagramie, więc ta wiadomość to była historia dziewczyny, która rozstała się z partnerem i która pisała, jakież to jest strasznie bolesne, że ta osoba z mojego życia odeszła. Ja już jestem na tym etapie, że myślę sobie, jakie to jest nieprawdopodobnie uwalniające. I zachęcam Cię do takiego treningu, jeśli jeszcze tak nie myślisz, to warto się nauczyć tego, żeby tak jak wszystko inne ludzi po prostu puszczać ze swojego życia. Bo jeżeli nie chcą w nim być, to nawet jeśli nie są toksyczni, wiadomo, że czasami są toksyczni, to jeżeli nie mają ochoty być z nami, być częścią naszego życia, no to co? Nie ma sensu ich na siłę trzymać. Czy wiesz, jaki to wysiłek, jaki to wydatek energetyczny, żeby kogoś trzymać na siłę? Spędziłam dużą część swojego życia wchodząc w relacje, w których to ja się bardziej starałam. Zarówno mówię tu o relacjach partnerskich, jak i o przyjaźniach, ale też o relacjach zawodowych. Wyszłam gdzieś do tego świata z takim schematem, z takim programem, że muszę sobie na wszystko zapracować, zasłużyć, postarać się, udowodnić. Na tę miłość, uwagę, zainteresowanie i czyjś afekt, że też muszę sobie zasłużyć. No i siłą rzeczy sama siebie wkładałam w takie sytuacje, które mi ten mój schemat i te moje przekonania potwierdzały. I kończyło się to tak, że byłam w relacjach partnerskich, w których strasznie dużo robiłam i w ogóle miałam wrażenie, że to kiedyś padło na jakiejś terapii, w której uczestniczyłam, że ja trzymam to wszystko siłą swojego chcenia. No de facto trzymam sama. Często się zdarza tak też w przyjaźniach. Może masz taką przyjaciółkę, takiego przyjaciela, że masz wrażenie, że to ty podtrzymujesz kontakt, że to ty dzwonisz, że to ty proponujesz spotkania. Co więcej, może czujesz gdzieś podskórnie, że gdybyś na przykład nie odezwała się przez miesiąc do takiej osoby, to niewykluczone, że ten kontakt w ogóle by się urwał. I robisz to wszystko, starasz się, a podświadomie czujesz jakiś rodzaj pretensji, jakiś rodzaj urazy do tej osoby, że ona nie wykonuje tego samego wysiłku, co ty. Zachęcam cię do tego, jeśli masz takie relacje w swoim życiu, puść. Przestań robić cokolwiek, zabierz tę swoją energię z tych sytuacji, wykorzystaj ją do tworzenia czegoś pięknego w swoim życiu, a tej osobie, jeśli ma na to ochotę, pozwól odejść. Albo zrób w swoim życiu i w waszej relacji taką przestrzeń, w której ona będzie mogła też wyjść do kontaktu. To jest taki test, w którym trzeba zaakceptować obydwa możliwe rozwiązania. Może coś się w tej relacji waszej przetransformuje, nie będzie bardziej równa, a może trzeba będzie te relacje pożegnać. Ale pamiętaj, że wszystkie relacje, wszystkie rzeczy, które w swoim życiu żegnasz, żegnasz po to, żeby zrobić miejsce, po to, żeby mogło zamanifestować się nowe. Nowe nie zamanifestuje się w miejsce starego, to znaczy, kiedy stare jeszcze nie odeszło. To jest taki system, który my z lęku często stosujemy, że zanim puścimy gałąź, której się jeszcze trzymamy, to chcemy już złapać kolejną. W związkach tak robimy, w przyjaźniach, w pracy, że boimy się tego momentu pustki, boimy się tego momentu, kiedy nie mamy się czego otrzymać. A ja Cię zachęcam do tego, żebyś sobie na ten moment pozwolił, pozwoliła, bo ten moment jest bardzo ważny. Bardzo ważny, bardzo dużo uczący, bardzo karmiący jest ten moment
pustki. Ten moment pustki, kiedy żegnasz stare, mówię tu o starych programach, starych przekonaniach, starej pracy, starych znajomościach, kiedy puszczasz to stare, ale w zasadzie nic nie robisz, to nie jest tak, że my się tych toksycznych ludzi pozbywamy w jakiś bardzo aktywny sposób. Czasami naprawdę wystarczy przestać wychodzić do kontaktu. Więc jeżeli to stare odchodzi, to ta pustka pojawia się bardzo często i ta pustka jest ważna, ta pustka jest karmiąca. W tej pustce można się wiele nauczyć, dlatego nie trzeba się bać tej pustki, bo żeby mogło się nowe zamanifestować, przyjść, a przychodzi, uwierz mi, przychodzi zawsze zupełnie niespodziewanie, ale żeby to nowe mogło się zamanifestować, to nowe musi mieć miejsce. I ten wszechświat mówi, ja ci dam, ja ci tutaj rozłożę przed tobą wachlarz nowych możliwości, ale ty mi weź, zrób miejsce. I do tego was bardzo mocno zachęcam. Jeżeli coś nie działa, jeżeli praca, związek, przyjaźń, jakiś rodzaj relacji prywatnej czy zawodowej jest dla was krzywdzący, nie sprawdza się już. Czasami to jest tak, że nawet nie musi być krzywdzący, ale macie wrażenie, że ktoś was nie szanuje, że coś się nie układa, że macie niespójne wartości, to warto taką relację puścić po to, żeby mogło się pojawić coś, co jest bardziej spójne z wami. To się dzieje często też, jeśli się rozwijacie. Im bardziej nad sobą pracujecie, tym bardziej okazuje się, że są wokół was osoby, które, chcę powiedzieć, zostają w tyle. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś oceniająco, bo każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją ścieżkę. I tutaj nie mówimy, że ktoś jest wyżej, czy ktoś jest niżej, ktoś jest bliżej, czy ktoś jest dalej, ale jeżeli się rozwijamy, wchodzimy w samoświadomość, a druga osoba nie ma tej świadomości, pozostaje ciągle w jakichś programach. No było tak, że graliśmy razem w pewien rodzaj toksycznej gry, a teraz wy idziecie w kierunku zdrowia, w kierunku komunikacji, w kierunku brania odpowiedzialności za waszą rolę w różnych sytuacjach. Nie chcecie już wchodzić w toksyczne tańce, no to się okazuje, że zdrowy z chorym nie tańczy i nie macie już po prostu tutaj, muzyka wam gra w innym rytmie i to trzeba zaakceptować. I wiecie, zaakceptować z takim poczuciem, że to nie znaczy, że ktoś jest zły, to nie znaczy, że ktoś jest diabłem w ludzkiej skórze, to nawet nie znaczy, że wasz wspólny czas był w jakikolwiek sposób zmarnowany. Jeżeli się żegnacie, to żegnajcie się z wdzięcznością, z miłością, z takim poczuciem, że ten wspólnie spędzony czas był wartościowy i potrzebny. Przeszliśmy ze sobą kawał drogi, ja zawsze mówię, i jestem temu winna szacunek i wdzięczność, niezależnie od tego, że dalej w dalszą drogę już nie pójdziemy razem. Więc zachęcam was też do tego, żeby jeśli się żegnacie, to żegnać się z szacunkiem, z życzliwością, a nie w kłótni i w złych emocjach. Ale łatwiej jest się żegnać z szacunkiem i z życzliwością, jeśli się to zrobi w odpowiednim momencie, jeśli nie pozwalacie wcześniej na przekraczanie waszych granic. Pilnujcie swoich granic. Łatwiej jest to robić, kiedy się pracuje z miłością własną i z takim dokochaniem samego siebie, ale o tym w kolejnym odcinku. Ten odcinek był o żegnaniu ludzi. Mam nadzieję, że ci pomógł. Zapraszam na kolejny, a tymczasem daj mi subskrypcję. Całuję.